jesteś skazany na karę pozbawienia wolności. Czy jak to usłyszysz na sali sądowej, od razu zabiorą cię do więzienia? Nie, u nas nie jest tak jak na filmach. Nie zabierają od razu do więzienia. Nie ma jednak co się cieszyć, ponieważ od pewnego czasu nastąpiła zasadnicza zmiana. Nie ma już wezwań do zakładu karnego, czyli tak zwanych biletów, są tylko do prowadzenia przez policję. Czy da się zatem uniknąć takiego doprowadzenia? Tak, jest to możliwe, ale o tym za chwilę. Otóż dobrze jest wiedzieć, że jeżeli po prawomocnym wyroku, który skazuje cię na karę pozbawienia wolności, złożysz wniosek o odroczenie wykonania kary albo o dozór elektroniczny lub wniesiesz o kasację, żaden z tych wniosków nie wstrzymuje wykonania kary. I tutaj jeszcze jeden przykład z praktyki, bo niektórzy uważają, że złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego również wstrzymuje wykonanie kary. Nie wstrzymuje. Zatem co robić? Jedynym złotym środkiem jest wniosek o wstrzymanie wykonania kary. Jednak jak z każdym wnioskiem składanym do sądu, nie ma z nim tak prosto. Nie może być złożony sam. Musi być złożony wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary albo o dozór elektroniczny. Tutaj protip, jak składam wniosek o wstrzymanie wykonania kary wraz z dozorem elektronicznym, oprócz tego, że składam go we wniosku o dozór elektroniczny, składam go również do sądu, który wydał karę. To oczywiście tak na wszelki wypadek. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary powinien być też dodatkowo uzasadniony. Po pierwsze, piszesz nim, że osadzenie cię natychmiast w zakładzie karnym pociągnie dla ciebie i dla twojej rodziny ciężkie skutki. Należałoby je też wymienić, na przykład utrata środków do życia przez rodzinę, ponieważ stracisz pracę, jak pójdziesz siedzieć do zakładu karnego. Czy też przerwane zostanie twoje leczenie, albo nie będziesz miał z kim zostawić małoletnich, którzy są pod twoją opieką. Oczywiście wstrzymanie wykonania kary dodatkowo uzasadniają okoliczności, które podałeś we wniosku o odroczenie albo o dozór elektroniczny. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania kary niestety nie wymaga uzasadnienia, nie można go też zaskarżyć. Jak sąd wstrzyma wykonanie kary, nie będzie cię doprowadzał do zakładu karnego. Czekasz sobie wtedy spokojnie na rozpoznanie twojego wniosku o odroczenie wykonania kary albo o dozór elektroniczny. Obserwuj prawnicze espresso, żebyś wiedział, jak się bronić w sądzie.